Ohajo, Czejo, tutaj FGP Friends i witam bardzo serdecznie w drugim konkursie indywidualnym. Skusamo w tym sezonie. Jest to czwarty konkurs indywidualny ogólnie, a piąty konkurs, który odbywa się w tym sezonie. Dziś niestety dochodzą nas słabe wieści z Ruka Tunturi, ponieważ wiatr bardzo słaby jest. I to nie tyle słaby wiatr, że podmuchy tego wiatru są słabe. Słaby wiatr jest z tego powodu, że strasznie kręci i do tego wieje nieregularną prędkością. Raz dostaniesz mocny wiatr w plecy, raz dostaniesz słaby wiatr w narty, raz mocny wiatr w narty, raz słaby wiatr w plecy. Czasem też może ci z boku zawiać. Dzisiejsze warunki w Kusamo są tragiczne i podobno myśli się nad tym, żeby odbyć jednoseryjny konkurs, aniżeli dwuseryjny konkurs. Ale jak to wszystko będzie wyglądało, no to pokaże, co pokaże to się okaże za czasu kilka. Jedno jest pewne, to będzie konkurs, którym nie będzie decydowała forma, a będzie decydowało szczęście do warunków. No i Hardina nie będziemy oglądali oczywiście w Kusamo, on został w Wiśle. A więc pierwszy z zawodników, który rozpocznie zawody, będzie północny Koreańczyk, jaki jest Slavcio. No i on rozpoczyna ten nieszczęsny konkurs indywidualny w Kusamo, a raczej kwalifikacje do konkursu KO. Dostał podmuch wiatru, ale... Czyli tak naprawdę Szyna rozpoczyna konkurs, kwalifikacje do konkursu KO. Szyna, który w jednym z treningów był w czołowej 30. No a teraz Bula. 98 metrów, ale teoretycznie taki... Gdyby tak skoczył z telemarkiem, no to może by nawet dostał się do pierwszej serii, ponieważ właśnie granice takich skoków dawały 50 w treningach, a 110 metrów dawało 30. Oli młotka tymczasem. No i z takim skokiem byłby w 30 w treningach. 112,5 metra. Myślę, że patrząc jakie dzisiaj mamy warunki, to będzie skok po awans. A teraz Joshua Maurer. No i on ma strasznie słabe warunki teraz. Joshua Maurer. No i ojej. 84 metry. A tak chwaliliśmy Kanadyjczyków za poprzedni konkurs. Ale w tym konkursie no nic innego Joshua Maurer już zrobić nie mógł. Nika Magic. Szczególnie ci słabsi będą mieli największe problemy. Ale nie mówimy też mocni, też mieli problemy w treningach. Ależ teraz złapała noszenie. Tam jest mocny wiatr i proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko zmienia. Joshua Maurer, który miał wiatr w plecy przy buli, a Nika Magic dostaje podmuch pod narty. Już nawet przy buli i jak to wykorzystała. A przecież ona jest jeszcze bez punktów w tym sezonie i nagle 126 metrów reprezentantka Serbii leci. To wszystko pokazuje, jaki dzisiaj niesprawiedliwy konkurs będzie. Nam Znaniszek. On też ma słaby, bardzo dobry wiatr od buli. I teraz też tylko wystarczy złapać ten podmuch i Znaniszek go łapie. 136,5 metra, on miał świetny wiatr. Wykorzystał dobre warunki, a już taki sełczo i tych warunków praktycznie nie ma. Strasznie kręci tam wiatr teraz po wyjściu z progu, no i to się przekonał. 101 metrów, on już wiedział, że nic z tego skoku nie będzie i po prostu wylądował.
jest piąty, aktualnie 101 metrów. Piotru, reprezentant Kazachstanu. On ma lepszy wiatr od Sełczoja, ale podmuch po wyjściu z progu. No i o tym mówiłem. Dostał boczny wiatr po wyjściu z progu, wykręciło strasznie Piotra po tym wyjściu z progu. No i Kazach po prostu sobie nie poradził w tych warunkach po tym, jak go wykręciło. No i Szymek, Amerykanin, ciut lepszy wiatr ma i do tego nie ma bocznego po wyjściu z progu i teraz słapiać to noszenie. No i myślę, że pierwsza seria tym skokiem zapewniona, patrząc po wynikach treningowych. Już tam w drugiej części lotu praktycznie wiatru nie było, ale na początku był ten wiatr, dzięki czemu mógł przelecieć, ale już potem nie miał jak przelecieć. Kevin Maltsev w jednym z treningów w czołowej 15. No, ale wtedy miał ponad 2 metry na sekundę pod nartem. Teraz ten wiatr strasznie kręci, no i Kevin Maltsev... No, sugerować się wynikami z treningów miałby w tym momencie awans. Martin Ome. W poprzednich kwalifikacjach bula na 78,5 metra. Teraz już tej buli nie będzie, bo dostał dobry wiatr, ale zobaczmy Davidox. Davidox jak sobie poradzi. Oj, podmuch powył, jej. Dwa metry, no naprawdę oglądamy tutaj piekielną loterię. Oglądamy piekielną loterię, jeszcze kilka numerów wcześniej. Anze Aniszek leci 136,5, a teraz Davidox zaledwie 52 metry. Daiki Ito, który początku sezonu do udanych zaliczyć nie może. No i cóż, ofiara warunków, wiatr w plecy przygniotło go na 99 metr, jest siódmy mimo to. Mimo tak słabego skoku jest na miejscu siódmym. Alex Sinsan. No i również go przygniotło. 92 metry, 11 pozycja Alexa Insama. Na razie to piekielnie wygląda. Ale Stiernen ma już lepszy wiatr. Stiernen ma już z czego korzystać. No i proszę zobaczyć, jak leci Andreas Stiernen, wykorzystując świetny wiatr. 130 metrów, no i o tym mówiłem. Jeszcze przed chwilą Alex Insam ląduje na 92 metry, a chwilę później Andreas Stiernen dostaje podmuch pod narty i wykorzystał to po prostu fenomenalnie. Peter Freenet. Ależ podmuch po wyjściu z progu pod narty, co powoduje, że Peter Freenet potrafił to wykorzystać i mimo spóźnionego wyjścia z progu leci aż 121,5, no bo dostał podmuch pod narty. I to tylko właśnie pokazuje. Jedni mają lepiej, jedni mają gorzej. Sabir Janmuminov. W jednym z treningów naprawdę świetny skok. Ale teraz przygniotło Muminova. Przygniotło Muminova, 65,5 metra. No i Insam najpierw 92 metry. Potem oglądaliśmy Stiernena, który leci 137. Potem Peter Freenet jeszcze miał niezłe warunki, leci 120,5. A teraz Muminov miał kompletnie odwrotny wiatr. Wiatr w plecy po wyjściu z progu i przygniotło Muminova na 65,5. No naprawdę ten konkurs będzie trudny do oglądania. Dejmianek. On ma też kiepskie warunki. Kapryśna pogoda, plus samo. No i z czego? Z czego on miał odlecieć, powiedzcie mi? 1,5 metra na sekundę wiatru w plecy po wyjściu z progu. Uratowało go tylko to, że szurał nartami po zeskoku, dzięki czemu doszurał do 103 metrów. Kajuch. W jednym z treningów 12, że potem był 53. No naprawdę... Bywa to różnie. No i teraz cóż. 98 metrów, 11. Jeżeli 98 metrów daje mu 11 pozycję, no to naprawdę coś jest nie halo.
Telba, on akurat jest bez formy. Jeszcze jeśli by wyłożyć słaby wiatr bez formy, no to naprawdę Telba miałby ciężko. No, na szczęście mu się udało. Piąte miejsce daje mu odległość 113 metrów. No przepraszam bardzo. Jeżeli 113 metrów daje piątą pozycję, to naprawdę coś jest nie halo w tym konkursie. Kotełek. Ojej. Ale mu współczuję. 3 metry na sekundę w plecy. No przecież... Co on miał zrobić, jeżeli na bully dostał 3 metry na sekundę w plecy? Przecież to było pewne, że on sobie nie poradzi. To było po prostu pewne. A tymczasem kolagen, który już ten wiatr ma lepszy, podwiewa mu troszkę pod narty. No i proszę zobaczyć, jak to wykorzystuje kolagen. Wykorzystał to znakomicie, 117,5 metra, piąta pozycja. I Noriaki Kasai, on również ma ciut lepsze warunki. Jeżeli dobrze wyjdzie z progu, przeleci nad bulą, gdzie jeszcze nie ma takich dobrych warunków i teraz. No i złapał troszkę tego wiatru, dzięki czemu mógł jeszcze przeszerować nartami na siódmą pozycję 116,5. Przypomnę jeszcze, kogo nie ma. Tymczasem Włodymir Werediuk nie pojawił się na belce. Werediuk. No tak, nie startował i tak czy siak w tym konkursie. Gregor Schlierenzauer nie będzie skakał, już nie skakał Harkin. Zuzu jeszcze się nie pojawi. I nie pojawi się jeszcze Żiga Jelar. A więc tymczasem Wikciek. Albańczyk ma, no, takie średniawe warunki. Wieje strasznie w bok. No i te podmuchy wiatru, no, troszkę spowodowały, że 113,5 metra jest 10. Myślę, że awansy walczy. Temiego nie ma po tamtym groźnym upadku, po którym był nieprzytomny. Pamiętamy nieprzytomnego Temiego wynieśli ze skoczni. I to się niestety sporo odbiło również. Andreas Schuler, ależ on ma dobry wiatr. Ależ on ma dobry wiatr i proszę zobaczyć, Andreas Schuler 127,5 metra. Czwarte miejsce Schulera dostał podmuch pod narty i proszę zobaczyć. Schuler, no kto by się spodziewał, że poleci tak daleko. Z awansem Anzela Niszek i Andreas Stiernen. A teraz Matthew Soukup. Na jednym z treningów był w czołowej dziesiątce. No a teraz Soukup, no cóż. 12, 112 metrów. Simon Amann, ojej, ależ ja mu współczuję warunków, które ma. Z czego on miał odlecieć, powiedzcie mi. 81 metrów, gdy dostał 1,5 metra na sekundę po wyjściu z progu w plecy. Wiatr w plecy, 1,5 metra na sekundę po wyjściu z progu. Przyziemiło Ammana. Kyto Saho ma podobne warunki. Kyto Saho ma podobne warunki do Ammana. No i też przyziemiło Kyto Saho. 90 prawie metrów, 89. Z awansem mamy Petera Frineta. Karel Nurmsalu. On też nie ma dobrego wiatru. Słabo. I słabo, i Nurmsalu, 93 metry, jest na miejscu 21. Awansował w tym momencie kolagen, który skoczył 117,5 metra. A niedługo będziemy dochodzili do zawodników, którzy nawet 100 metrów nie osiągnęli, a mogą awansować.
Timon Pascal Kahofer. On ma troszkę lepszy wiatr, ale też po wyjściu z progu musi uważać, bo ma słabe warunki. No Kahofer się jakoś wyratował, ale to jest tylko 118,5, jest mimo to siódmy, więc awansował. Emilio Hussein. On też po wyjściu z progu ma kiepskie warunki, ale potem jak złapił wiatr, to przynajmniej może jak Kahofer odlecieć. Teraz ten lepszy wiatr złapał i dzięki czemu poleciał 117,5, jest ósmy, czyli z awansem. Zografski. Punktował w pierwszym konkursie w Kusamo całkiem nieźle. Teraz ma wiatr pod narty, ale w drugiej części już go nie ma, no i już potem nie miał z czego odlecieć. 114 metrów, jest 11. I Ryoyu Kobayashi. Kobayashi ma dobry wiatr po wyjściu z progu, ale potem też niczym Zografski tego wiatru mieć nie będzie. No i już tego wiatru nie miał i zobaczyliśmy słabiutki skok Kobayashiego na 107 metrów. Ale wcale tak daleko od awansu nie jest. Awansował Noriaki Kasai. Kacpernik, on też musi uważać. Dobry wiatr po wyjściu z progu, ale potem już tego wiatru nie ma. No i się o tym przekonuje. Ale będzie kwalifikacja, jest 9, 115,5 metra, więc zobaczymy go jeszcze w pierwszej serii przynajmniej. Junshiro Kobayashi. A on przyziemiony. Wiatr w plecy kompletnie. Na całym zeskoku białomu w plecy, no i 85,5 metra. Kobayashi 30, awansował Zografski, a teraz Giovanni Bressadola. Na razie ciągle awansował do pierwszej serii. Zobaczmy, czy podtrzyma tą passę. Oto będzie problem. Chociaż nie wiem. 17, 109 metrów. No to może, patrząc na to, jak się działo w kwalifikacjach, w treningach, ten awans będzie miał Gregor de Schwanden. No i de Schwanden kompletnie se nie radzi w tych warunkach. A przecież był drugi w jednym z treningów, gdzie skoczył 144 metry. Jacob Capera. O, ależ teraz złapał to noszenie, tam troszkę wiatru pod narty było. No i 118 metrów daje mu ósmą pozycję. Fiat 34. Ojej, ale on ma... Ojoj! Cóż za boczny wiatr po wyjściu z progu. Proszę zobaczyć, jak blisko bandy jest. Powiało mu 3 metry na sekundę w plecy po wyjściu z progu. I do tego 4 metry na sekundę w bok. Co po prostu skutkowało tym, że nie miał z czego... No, co on miał zrobić? 67,5 metra. Wywalczył sobie awans w takim razie Wikciek. O, jak Klimow ma dobry wiatr. Klimow ma dobry wiatr na całym zeskoku. To może być świetna próba Klimowa. Ojoj. Jewgeni Klimow! 142,5! Ależ Klimow huknął. Wykorzystał świetny wiatr. No i o tym mówiłem. Jeden ma gorszy, aby drugi miał lepszy. No i Klimow dostał ten wiatr. Wow. Xander Vossan Eriksen średnie warunki ma. Ale... Koło punktu konstrukcyjnego wylądował, jest 8, 118,5, a Domen Preuss już tego wiatru praktycznie nie ma. Chociaż teraz na drugiej części zeskoku troszkę się polepszyły warunki, jeżeli tam doleci, to może... Tak, złapał teraz noszenie Domen Preuss i to jest pierwsza seria. 118,5, a Roman Kołdelka tego wiatru już nie ma. Szczególnie po wyjściu z progu. Ojej. 81,5 kołdelki. Awans wywalczył sobie Matthew Soucoup, zaledwie 112 metrów skacząc. William Rhodes. Piekielnie dobry występ w pierwszym konkursie. Oj. Piekielnie dobry występ w pierwszym konkursie, a drugi konkurs 79 metrów. Maciek 3839. Jego kolega z reprezentacji Giovanni Bressadola już z awansem. Maciek ma dobry wiatr.
Nic, tylko wykorzystać dobre warunki, Maćku. Ach, teraz już się zmieniły, no i ściągnęło go w dół 116 metrów. Peter Preutz, również nie najlepsze warunki. Choć teraz troszkę wiatr zyskał na sile. No i jednak Peter leci na to. Ale słabe noty ze stylu, miał trochę problemów przy lądowaniu, nawet trochę na dwie nogi lądował. Jest trzeci. Robert Johansson, tego wiatru też praktycznie nie ma. Chociaż już diametralnie się to zmieniło. No i oj, 142,5 metra Johanssona z telemarkiem. Andrzej Stękała, on praktycznie wiatru też nie ma. No i z czego Stękała ma teraz lecieć? 27 105 metrów, no to no przy awansie praktycznie jest. No Andrzej Stękała jednak ma awans, no bo przecież nie ma Zuzu i Żygi Jelara. Czeka Slavcio, który miał upadek na 116. Stefan Laj. Niezły wiatr ma Stefan Laje. No i proszę, wykorzystał niezłe warunki. Jest szósty, 130 metrów. I Mackenzie Boyd Klaus. O, ależ mu nie wieje w ogóle. Jak on se poradzi w takich warunkach, to naprawdę. No nie poradzi. Mackenzie Boyd Klaus buluje, 35 w tym momencie. Oj, oj. Awansował Slavcio, czeka Daiki i to z odległością 99 metrów. Naprawdę, co by się musiało stać, żeby Daiki i to awansował? Oho. A panowi wie się o coś podbiało. 145 metrów. Pan Wiesio dostał huragan pod narty w drugiej części lotu. Przy wyjściu z progu miał taki troszkę boczny, a potem dostał 2 metry na sekundę pod narty, no i cóż. Tymczasem Antialto. Koszmar, on w ogóle wiatru nie ma. Jakim cudem on doleciał do 100 metrów? Nawet nie ma 100 metrów, 98,5. No i Daiki to z awansem, a on jest na liście oczekujących. Tylko Oli Młotka z Finlandii awansował. Piotr Żyła, on też jeden z treningów nieudany. Teraz taki słabiutki wiatr ma dosyć, no i nie miał z czego odlecieć. Piotruś jest 12, 118,5 metra. RTI gro tymczasem. Oj. Nawet Arti Aigro, który miał przecież formę. Przecież Arti Aigro jest w dobrej formie. Jeżeli Arti Aigro w takiej formie leci zaledwie 67,5 metra, no to naprawdę to coś świadczy. Rune Welta. Welta też ma takie średniawe warunki. No i to będzie coś w stylu Piotra Żyły ostatnio. No, nawet jest trochę lepiej, 119,5 na 12 pozycję. Michel Heiberg, tymczasem on już ma dobry wiatr. Michel Heiberg trafia na dobre warunki, a przecież on ma formę, więc myślę, że obejrzymy świetny skok Michela Heiberga. No właśnie, no Michel Heiberg jest w świetnej formie, z takimi warunkami nic tylko korzystać, 135,5. Martin Hamann też ma niezłe warunki. Bije mu tak z metr na sekundę pod narty. Na całym ze skoku, chociaż teraz troszkę się tam zmieniło, już trochę w plecy wieje, no i mógł polecieć z 5 metrów dalej przy dobrym wietrze, jednak leci 130, jest 8. Kevin Bickner, on ma niezły wiatr. On ma niezły wiatr. Już teraz się zmieniło, ma jeszcze mocniejszy wiatr teraz Kevin Bickner i jakbym oglądał tego Bicknera z początku sezonu, 140 metrów. Tymczasem Kilian Peyer trafia na strasznie też niezłe warunki. I też fenomenalnie będzie Kilian Peyer, brawo. Jest 9, 133,5, a Markus Eisenbichler już tak dobrego wiatru nie ma. No ale mimo
No to Eisenbichler wycisnął z tego skoku. 134,5 jest ósmy. Bor Pawlowcić. On się musi zmagać z wiatrem w plecy po wyjściu z progu. No i widać problemy Bora Pawlowcicia. No i zaledwie 121,5, 16 pozycja. Tymczasem Orzech. Tutaj już spokojny awans będzie. Ale wieje mu w plecy niemiłosiernie, no i 110,5 zaledwie wyciągnął. Karl Geiger również ma wiatr w plecy. Ojoj. Ale żeby Geiger tak zawulił? No naprawdę nie rozumiem tego. Z awansem ostatni jest Martin Omme w ogóle, który miał upadek na 115 metrów i miał notę zbliżoną do 98,5 metra. Tada Banri tymczasem, on ma taki, no też nie najlepszy wiatr. Zmaga się z ciężkimi warunkami, no i przeszorował na 121 metrów, jest 27. Yukiya Sato też słaby wiatr. Też słaby wiatr po wyjściu z progu ma. No i zabulił. Zabulił sam. Ale Dominik Peter już ma troszkę lepsze warunki. W ogóle Peter w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Co on tutaj robi, można powiedzieć, ale proszę. 122,5 jest jednak dopiero 27 przez noty. Kamil 100. On ma słaby wiatr. No i ten skok też nie był udany Kamila Stocha. Dopiero 20, 118 metrów. Johan André Forfang. On ma dobry wiatr. Forfang ma dobre warunki, ojoj. Johan André Forfang, 145 metrów, wyrównał rekord pana Wiesia. Wykorzystał piekielne warunki, ale Filip Aschenwald też ma piekielne warunki. Nic, tylko wykorzystać ten dobry wiatr, Filipie. No i go korzysta. Korzysta z niego, 140 jest czwarty. Clemens natomiast już tak dobrego wiatru nie ma. Dość w bok mu wieje. Mimo to daje sobie radę dolecieć w kółku konstrukcyjnego. To pokazuje, że Clemens jest w niezłej formie. No i Dawid Kubacki kończy kwalifikację lepszym wiatrem od Murańki ma. Lepszy wiatr od Clemensa. No i teraz druga część lotu troszkę mu podwiało pod narty i proszę. Kubacki w formie, może szczycić się dobrą formą, 141 metrów. 30. miejsce dałoby 115,5 metra Kacpernika. No to jest po prostu żart. No i zaczynamy konkurs. Zander Vossaneriksen mierzy się z Kolagenem. Zander ma niezły wiatr. Nic, tylko wykorzystać go. No i proszę. Oj! Proszę, Zander Vossaneriksen, 130,5 metra. No i Kolagen ma ciężkie zadanie jeszcze do tego wiatr, który nie pomaga Kolagenowi. No i nic już więcej zrobić nie mógł. 111 metrów jest drugi. Teraz para Timon Pascal Kachofer kontra Kamil Stoch. Zobaczmy, Timon Pascal Kachofer, niezły wiatr. Ale skok taki sobie. 118,5 jest drugi, ale Kamil. Kamil, proszę zobaczyć, jakie on ma słabe warunki. Metr na sekundę w plecy Kamila Stocha, no i ojoj. No jeżeli Kamil Stoch leci 109 metrów, no to naprawdę coś jest nie tak, coś jest nie tak. A teraz Jacob Capera kontra Piotr Żyła. Ależ on ma mocny wiatr. I jak go wykorzystał, ale podparł. Niestety podparł. Nie wytrzymały nogi. Więc może Piotr Żyła to wykorzysta. No nie. Jacob Capera z awansem. Piotr Żyła niczym Kamil Stoch trafił na przeciętne warunki i obaj tam są
Egzekwa teraz Emilio Usain kontra Runevelta. Usain też nie trafia na ojoj. Ciężki wiatr. Strasznie ciężki wiatr. No i Runevelta, on też ma słabe warunki. No i proszę zobaczyć. Runevelta wygrywa parę skacząc zaledwie 104,5 metra. Co się tutaj dzieje? A teraz Kacpernik kontra Peter Freenet. No brawo. Może się cieszyć z tego skoku 124 metry. Patrząc na warunki, może po prostu być zadowolony ze swojej próby. A Peter Freenet skazany na bóle. 2 metry w plecy. No i 86 metrów. Maciek 3839 trafia na Clemensa Murańkę. Ależ Maciek ma wiatr. No to Clemens chyba przegrywa parę. Ojoj! Ojoj! 146 metrów. No to Clemens Murańka może liczyć na dobry skok, jako lucky loser przynajmniej. Bo już raczej nie wygra pary Clemens. Może liczyć na bycie lucky loserem. No tak! Clemens też niezłe warunki, no i z takim skokiem Clemens na pewno powinien zostać lucky loserem. 128 metrów. Ale Maciek huknął rekord. A to ciekawa para teraz. Dominik Peter kontra... Ale Peter ma... O, ho, ho, no nie, nie da rady. Dominik Peter nie da rady. 3 metry w plecy. 66,5 Dominika Petera. Ale Bor Paulowcic też nie ma jakiegoś nadzwyczajnego wiatru. Chociaż dobra, teraz już się trochę zmieniło. Teraz już się trochę zmieniło, no i Bor Paulowcic ma lepszy wiatr. No i proszę. Wykorzystał lepsze warunki, jest piąty, 125,5 metra. Tada Banri kontra Andreas Schuller. Teoretycznie parę powinien wygrać, ale teoretycznie parę może przegrać. No ten wiatr nie jest jakiś... No ale mocno wyszedł z progu. Dzięki czemu przeleciał do drugiej części lotu, gdzie już był wiatr lepszy. No i jest trzeci, 128,5 metra. Schuller tego wiatru nie ma. Teraz się trochę zmieniły te warunki. Teraz już podwiewa mu pod narty! Andreas Schuller! 2 metry dostał w drugiej części lotu, 135 metrów Andreasa Schullera! A teraz Telba kontra Nika Madzik. Oj, oj. 85 metrów. No i Nika Magic, no to chyba wygrała parę. Gratuluję pierwszych punktów w tym sezonie dla Niki Magic. No cóż, obydwaj trafili na wiatr w plecy po wyjściu z progu. Mimo to Telba awansował ze skokiem 85 metrów. Czyli będą punkty Telby w tym sezonie. Noriaki Kasai kontra Domen Preutz. Oj. Zaledwie 80 metra, no ale myślę, że Domen Preutz... Domen Preutz nawet w takim słabym wietrze powinien sobie poradzić przynajmniej. No brawo! Podbiało mu w drugiej części lotu troszkę, dzięki czemu poleciał na 118,5, jest ósmy. Władimir Zografski kontra Stefan Laje. No cóż, nie będzie kolejnych punktów Zografskiego już samo, ponieważ nie miał dobrego wiatru, no i zepsuł skok. Ale będzie Stefan Laje chyba. Bo chyba, że Laje jakoś zepsuje. No nie. Laje nie zepsuje. Z takim wiatrem nie mógł zepsuć. 134,5, druga pozycja Stefana Laje. Brawo, brawo, brawo. Szymek kontra Martin Hamann. Ale dostał podmuch w bok. Ale go zwiało. 0,4 nota. Nie mógł nic zrobić. Nie mógł nic zrobić Szymek. Martin Hamann no też nie ma jakiegoś porywistego wiatru. Chociaż teraz w drugiej części lotu trochę go dostał, ale...
tak czy siak zaledwie 118,5 metra jest dziesiąty. Oni młotka kontra Kilian Payer. Oj, młotka ma niezłe warunki. I proszę, młotka jak wykorzystał, ojej! Chyba Finowie mają kogoś. Jedyny Fin w pierwszej serii chyba będzie w drugiej. No i taki Oli Młotka, który cały na razie sezon bulował, nagle może być w drugiej. No tak, no bo Kilian Payer no nie ma z czego skoczyć. I o tym mówiliśmy, taki Oli Młotka. Oli, powtarzam, Młotka, który od początku sezonu jest bez formy, będzie w drugiej serii. Wikciek kontra Stiernen. No tak. Nic dodać, nic ująć. Andreas Stiernen tymczasem. O! Mimo to wygrał parę. Wygrał parę skacząc 65 metrów. Myśleliśmy, że skok Telby to będzie szoker. A tutaj nota 9,5 punktu daje drugą serię. Tymczasem Orzech kontra Markus Eisendichler. No. To nie był najlepszy występ. Dostał podmuch w plecy. No i cóż, przyziemiło Orzecha, no i Markus Eisen. No tak, Dichler. No tak, tego można się było spodziewać po Markusie Eisendichlerze. Soukup kontra Heibeck. Zobaczmy na skok Matthew Soukupa. No i Soukup wykorzystał dobre warunki, skacząc na odległość 123,5 metra. A teraz Michel Heibeck. Uuu. 102 metry. Matthew Soukup w drugiej serii niczym Jacob Capera. Dwóch Kanadyjczyków obejrzymy w drugiej serii. Co tu się dzieje? A tymczasem Giovanni Bressadola kontra Peter Preuss. No to nie będzie następnych punktów Giovanni Bressadola. Kompletnie zabudli na 93 metry, więc Peter Preuss myślę, że na spokojnie. O, już on ma teraz wiatr. Nic, tylko Peter musi wykorzystać ten dobry wiatr, no i wykorzystał. Po prostu musiał wykorzystać ten wiatr Peter Preuss. 140,5 metra, no. Nic dać, nic ująć. Ryoyu Kobayashi. Ale mu wieje w plecy. Jeszcze próbował wyratować jakoś ten skok, ale... No cóż. No to Azra Niszek chyba będzie w drugiej serii. Oj tak. La Niszek! Drugie miejsce ex aequo z maczkiem. 143,5 poleciał Laniszek, piękny skok. Teraz Kevin Maltsev kontra Kevin Wikner. Oho. No to chyba Maltsev w drugiej serii. 125,5 jest 11. A co na to powie Kevin Wikner? Odpowiada jeszcze lepszym skokiem Kevin Wikner. Proszę. Dziewiąte miejsce, 127,5 metra. A teraz Andrzej Stękała kontra Jewgenij Klimow. Andrzej no nie poradził sobie jakoś najlepiej w kwalifikacjach, a teraz znowu słabiutki wiatr i
zabuliło Andrzejem Stękałą. A więc Jewgeni Klimow. No a Klimow wykorzystuje świetne warunki. Na skok Klimowa akurat wiatr się zmienił, no i jest czwarty, 141 metrów. A teraz Slavčo kontra Filip Aschenwald. No... 24. Troszkę zabrakło, aby być przynajmniej lucky loserem. No to Filip Aschenwald, myślę, z takim skokiem powinien sobie poradzić i na spokojnie być w drugiej serii. No tak. Jak Aschenwald leci pod Hillside, skacze 140 metrów, jest piąty. Daikito kontra Dawid Kubacki. Daikito nie dość, że nie ma formy, no to jeszcze teraz wiatr nie rozpieszcza go. No, jakoś se poradził nieźle teraz. 26 jednak dopiero 110 metrów, no i zabraknie. Dawid Kubacki, popatrzmy. Oj, będzie świetny skok. Oj, oj. Kubacki drugi, 143 metry, a teraz Martin Omme kontra Johan André Forfang. Brawa dla Markiego Nomme, awans do pierwszej i jego ostatniej serii plus samo. No, Johan André Forfang też nie ma jakiegoś huraganu pod narty. No i Forfang musi ciągnąć, ojoj. Będzie startował z niskiej pozycji w drugiej serii. A teraz Yukiya Sato kontra Pan Wiesio. No i Sato sobie nie radzi. A jak sobie poradzi drugi w kwalifikacjach Pan Wiesio? No teoretycznie to jest dobra próba Pana Wiesia. Daje mu 14 pozycję, 126,5. A teraz najciekawsza para. Karl Geiger kontra Robert Johansson. Oj, i Geiger rzuca wyzwanie. Geiger rzuca w tym momencie wyzwanie Johanssonowi. Ósme miejsce, 137 metrów. I co zrobi Robert Johansson? Ale mówię je w plecy, strasznie w plecy, pojoj. No i co mógł zrobić Johansson? 103,5 metra, no i nie obejrzymy Johanssona. A więc 31 zawodników oglądamy w drugiej serii. Bo mamy 6 lucky loserów. Warto zauważyć. No i w drugiej serii mamy takie ciekawe nazwiska jak trzecie miejsce Maciek 3839, 10 miejsce Andreas Schuder, 11 Eriksen, 13 Bigner, 16 Młotka, 17 Malcew, 20 Soukup, 23 Kapera, 24 Kachofer, 26 Kolagen. No a Stiernen rozpoczyna drugą serię. Oj, w końcu Stiernenowi podwiewa coś. Uhoho. No i podwiało Stiernenowi. No i mu podwiało, 140,5 metra. Andreasa Stiernena, a teraz Telba, który kołacze się ze słabą formą. No, starał się, żeby skoczyć jak najdalej, ale cóż. Rune Welta, również teraz Welta ma świetny wiatr. No i pokazuje, pierwsza seria to był tylko wypadek przy pracy. Jak teraz Welta leci 141,5 metra. Tymczasem Piotr Żyła, on już takiego dobrego wiatru nie ma niestety. Piotr już się zmaga dzisiaj ze strasznymi warunkami w obydwu seriach. No ale tym razem leci koło 125 metrów przynajmniej. No i jest drugi, 125,5. Tymczasem Kamil Stoch również teraz nie ma jakiegoś nadzwyczaj dobrego wiatru. No i Kamil też może uznać ten konkurs za wielki niefart warunków. 129,5 metra jest drugi, Kolagen. Natomiast Kolagen ma pierwsze punkty, więc on może uznać ten konkurs za udany. Jednakże, no teraz wieje mu troszkę lepiej niż w pierwszej serii, dzięki czemu odleciał dalej.
Mimo to jest czwarty, 117 metrów, ale dwa punkty wpadną przynajmniej. Johan Andre Forfang w pierwszej serii trafił na koszmarne warunki. Teraz ciut lepiej, można powiedzieć. No i Forfang to wykorzystuje. To jest nieza próba Johana Andre Forfanga tym razem. 128 metrów i dwóch Norwegów na czele. Timon Pascal Kochhofer kolejne punkty w tym sezonie zdobędzie. Ależ mu wieje. Timon Pascal Kachhofer! 133 metry, ależ piękny skok. Jacob Capera, jego obecność w drugiej serii na pewno może zaskoczyć, ale on miał dobry wiatr w pierwszej serii, teraz znowu ma dobry wiatr. I Jacob Capera to wykorzystuje. Kanadyjczyk teraz jest drugi, 128,5. Martin Hamann, nie najlepszy występ w pierwszej serii. 118,5, teraz no tylko troszkę lepszy ma ten wiatr. Nie aż tak lepszy, no i przez to jest zaledwie czwarty, 123 metry, rozdziela Norwegów. Domen Preutz, 21. W pierwszej rundzie 118,5, teraz ma podobny wiatr jak w pierwszej serii, no i cóż. Podobnie jak w pierwszej serii i skacze, jest siódmy, 120,5, rozdziela Polaków. Matthew Soukup. Czy on wytrzyma tak wysokie miejsce 20 jak na niego? No wytrzymał! Niezły wiatr miał, no i dzięki temu niezłemu wiatru leci na czwartą pozycję, 121,5. A teraz Bor Paulowicz, 19 pozycja po pierwszej serii. Teraz ma podobny wiatr jak w pierwszej serii, całkiem niezły. No i Bor Paulowicz znowu leci na przyswoitą odległość, jaką jest 126 metrów. No i Kacpernik 18 może uznać ten konkurs za udany. Teraz ma lepszy wiatr niż w pierwszej rundzie. No i leci około 130, brawo. 128,5 metra teraz Kacpernika. Myślę, że do czołowej 15 z takim skokiem może wbić Kevin Maltsev. No, on już tak dobrze jak Soukup nie radzi sobie teraz. Spadnie na 10. pozycję 116 metrów, ale i tak czy siak Kevin Maltsev te punkty zdobędzie, także gratulacje. Oli Młotka, 16, zaskoczenie, ale on ma teraz wiatr. Ma huragan pod narty, Oli Młotka! Oli Młotka, co on robi? Przecież on formy nie ma. 128,5 jest na prowadzeniu Oli Młotka. Pan wie się, on też ma huragan pod narty. On też ma huragan pod narty. No i poradził sobie fenomenalnie. 140 metrów. Klimek, 14 po pierwszej serii, także brawo dla Clemensa Muranki za ten występ w pierwszej serii, a jak będzie w drugiej? A w drugiej podobnie, brawo Clemens, to jest dobry występ Clemensa Muranki w Naruka. Jest 126,5 miejsce trzecie, Kevin Bickner. Kevin Bickner, całkiem przyzwoita pierwsza seria. Teraz ma niestety słabszy wiatr niż w pierwszej serii, przez co sobie nie radzi aż tak dobrze, ale czołowa 20 jak najbardziej jest dla Kevina Bicknera, bo jest aktualnie siódmy, a zostało tylko 12. Czym teraz mamy Tadę Barniego? Lepszy wiatr niż w pierwszej serii, więc myślę, że będzie stać go na poprawienie swojej próby. Oj tak. Poprawia się znacząco, jest teraz drugi, 137 metrów. I Zander Vossan Eriksen, no, 11 po pierwszej rundzie. Ale teraz ma też niezłe warunki, Zander Vossan Eriksen. No i proszę, dwa razy 130 leci. 130,5, 131, no i może uznać ten konkurs za udany, tak jak Andreas Schuller. Jak nie Dominik Peter, no to Andreas Schuller przynajmniej. No teraz już tak dobrze nie będzie, ale i tak czy siak czołowa 20 dla Schullera. Jest czwarty, więc nawet czołowa 15 dla Schullera. Stefan Laje. Tu już czołowa 10, tu już będzie mniej, myślę, słabych skoków. Oj, dobry występ Stefana Laje dzisiaj. Stefan Laje dzisiaj dobry występ, Karl Geiger tymczasem. No i on ma też lepsze warunki teraz. No i to jest świetny skok Karla Geigera. Dobry, 135 metrów i Peter Preutz. Peter Preutz, jeszcze lepsze warunki od Karla Geigera.
Ale troszkę źle wyszedł z progu, Peter, można to zobaczyć, ale dzięki temu dobremu wiatrowi mógł pofrunąć na to siódme miejsce. A teraz Filip Aschenwald. Ale mu wieje pod narty. Cóż za huragan ma Aschenwald? Aschenwald, jaki huragan pod narty! Gdzie on wyląduje, Filip Aschenwald? 141,5! Na Klimow. Klimow też? Znaczy nie ma aż tak dobrego wiatru, ale ma niezły. Tak 130 myślę, może poradzi sobie. No dobrze, Klimow. Czołowa dziesiątka będzie. Jest czwarty, 129,5, czyli udany występ Klimowa. Tymczasem Anz Laniszek. On ma kiepściutki wiatr. Laniszek ma kiepściutki wiatr. No i myślę, że sobie nie poradzi Laniszek teraz w drugiej serii. No tak. Spadnie z czołowej dziesiątki. Bo zostało ich jeszcze trzech. Maciek 3839. Rekordzista obiektu. W drugiej serii już tak dobrego wiatru nie ma. No i nie dał rady. Nie dał rady. Spadnie na trzecią pozycję. A Aschenwald na podium. A teraz Dawid Kubacki. Kubacki, który ma też niezły wiatr. Ale myślę, do Aschenwalda zabraknie. Będzie drugi Kubacki. Jest drugi, czyli tak czy siak jest podium dla Dawida. A teraz albo Eisenbichler, albo Peter Preutz. Zobaczmy. Markus Eisenbichler. Czy wygra? No tak. Markus Eisenbichler po prostu dzisiaj. Deklasacja. Deklasacja Markusa Eisenbichlera o 7 punktów. Pokonał Filipa Aschenwalda. No i Markus Eisenbichler wygrywa konkurs na Ruka. Na drugim miejscu Filip Aschenwald, trzeci Dawid Kubacki, czwarty za podium Peter Preutz, dalej Maciek, Karl Geiger, Klimow, Laje, Pan Wiesio. Czołową dziesiątkę zamykać będzie Tada Banri. Dalej mamy 11 Daniszek, 12 Sander Vossan Eriksen, 13 Schuler, 14 Oli Młotka, 15 Murańka, 16 Kacpernik, 17 Paulowcić, 18 Kahofer, 19 Bikner, 20 Kapera, 21 Welta, 22 Soukup, 23 Haman, 24 Forfang, 25 Stoch, 26 Malcew, 27 Domenpreutz, 28 Żyła, 29 Kolagen oraz 30 zamykać będzie Stiernen. A więc tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Teraz pora na podsumowanie konkursu. Oczywiście go odznaczamy za odhaczonego, odbyty konkurs ku samo systemu KO. Dzięki Bogu była druga seria. Teraz będzie Klingenthal. No i teraz wyniki oczywiście, no to następujące. Jak wiemy, zwycięża Niemiec Markus Eisenbichler, dzięki czemu wbija do czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Na miejscu drugim był Filip Aschenwald. No i po raz kolejny na podium. Na razie Dawid Kubacki stał na podium w każdym konkursie. Co za forma. Wygrał drugi konkurs w Wiśle. W pierwszym konkursie w Wiśle trzeci. Potem w pierwszym konkursie w Kusamo trzeci. I teraz znowu Dawid Kubacki na miejscu trzecim, pokazując, że jest w dobrej formie Dawid. Ale również Filipa Aschenwalda musimy pochwalić za dobrą formę. No i rekordy skoczni Pucharu Świata. No to oczywiście teraz 146 metrów na ruce będzie należało do Maćka 3839. I myślę, że Włoch długo pobędzie z tym rekordem. No i zostaje oczywiście teraz czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po 4 z 29 konkursach. Dawid Kubacki tych punktów ma 280, Filip Aschenwald ma 230 i z trzeciej pozycji awansował na drugą. Klemens spadł na trzecią pozycję, ale to nas nie dziwi. Nie dziwi nas, że Klemens teraz notuje spadek w klasyfikacji.
Ale i tak niezły występ Clemensa Murańki, 187 punktów ma. Na czwartym miejscu mamy Markusa Eisenbichlera, który zwycięża dzisiejszy konkurs. I ma tych punktów 174 łącznie. Piąte miejsce uplasował się Johan André Forfang. Spadł z czwartego. Ma punktów 151. Na szóstym miejscu mamy Kamila Stocha z punktami 133. Na miejscu siódmym mamy awans z dziewiątego Karla Geigera, który ma tych punktów teraz 125. Na miejscu ósmym jest Tada Banri, czyli utrzymał swoją ósmą pozycję. Ma tych punktów 120. Na miejscu dziewiątym Dominik Peter ma 109 i dziesiąty Yukiya Sato ma 102. A więc za dzisiejszy konkurs Naruka Tunturi dziękuję bardzo. Kończymy dzisiejszy konkurs Wruka i następne konkursy spotkamy się w Klingenthal, na który niestety prognozy nie są obiecujące. Ale miejmy nadzieję, że mimo to będzie odbyty bez jakichś tam poważniejszych uszczerbków. A na tyle z Kusamo. Do zobaczenia w następnych konkursach. Cześć!